Cześć, z tej strony Staszek i Amelia. Witamy Was w podsumowaniu i ocenie Hadary. Co o grze sądzimy, co myślimy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Myślę, że na początku warto powiedzieć, że gra jest naprawdę kompaktowa i szybka i niezwykle kolorowa. Tak, i jeśli my mówimy, że gra jest dość szybka czy krótka, to znaczy, że naprawdę da się w nią tak dość ekspresowo zagrać. Wedle pudełka to jest 45-60 minut, więc przy dwóch osobach raczej celujemy w ten niższy czas, ale nawet my się spokojnie wyrabiamy w tym czasie. To oznacza, że można szybciej zagrać. Tak, można, ale to w sensie to zależy też od graczy. Jeżeli są gracze, którzy będą kombinować, wyliczać, co im się najbardziej przyda w tej grze i coś najbardziej opłaca, którą kartę kupić, wyliczyć do końca, szczególnie w erze trzeciej, gdzie już jest koniec gry, trzeba wszystko powyliczać, żeby jak najbardziej zmaksymalizować efekty i zyski. Ale my mamy takie tendencje. Może to trwać, tak, ale ja właśnie czuję, że w tej grze nie trzeba. Nie trzeba aż tak bardzo mużdżyć. To jest taka lightowa, moim zdaniem, gierka, która mimo wszystko ma takie elementy, gdzie trzeba sobie trochę pomużdżyć. Oczywiście, ale ja zmierzałam jakby do tego, że my z naszymi tendencjami do niesamowitego wydłużania rozgrywek, tak, jesteśmy w stanie w 45 minut rozegrać partię. To znaczy, że da się to spokojnie nawet szybciej zrobić. Kto oglądał materiał, to widział, że to idzie bardzo sprawnie. Bierzemy karty, sprawdzamy, kupujemy albo sprzedajemy, dokładamy, liczymy, kupujemy dalej. Tak. Idzie super szybko. Bardzo mi się podoba wykonanie tej gry. Jest bardzo ładna, tu można sobie wybrać herb. Jest 5 gra dla 5 graczy, więc 5 herbów. Myślę, że ta gra też bardzo fajnie czasowo będzie wyglądać dla 5 osób, bo teoretycznie wykonujemy tutaj akcje symultanicznie. Tak, każdy większość jest równolegle robiona. Obracamy i każdy patrzy, gdzie ma swój herb, każdy bierze swoje dwie karty, dobiera i odkłada. Więc to wszystko działa naprawdę szybko. Tak, to druga faza, kiedy musimy dobierać karty po kolei, jest dłuższa niż pierwsza. Tak, to jest to i po kolei też, no wiecie, ważne jest to, jak tutaj te nasze kolonie dobieramy, bo jak ktoś widział rozgrywkę, to wie, że wzięliśmy ze Staszkiem dokładnie te same wartości kolonii. Ostatecznie różne punkty z tego mieliśmy, dlatego to ma znaczenie. 10 punktów różnicy było tak, na moją korzyść. Tak, więc to była ogromna różnica. Więc to ma znaczenie, a reszta, no to po prostu każdy pilnuje swojej planszetki. Świetne jest to, że punkty, te wartości na naszych torach można przeliczać w każdej chwili, bo wszystkie wartości mamy przed nosem. Tak, i to mi się podoba właśnie, że można przeliczać i do tego jeszcze bardzo fajny pomysł z dodawaniem takich elementów. Takie proste, a tak dobrze działające. Wszystko fajnie, zawsze widać liczbę. Tak jak mówisz, w każdym momencie można przeliczyć, czy nam się gdzieś nie walnęło, czy się nie rąbnęliśmy, czy rzeczywiście tyle surowców. Jak oglądaliście rozgrywkę, widzieliście, ile razy ja musiałam to przeliczać i dobrze, że to robiłem, bo ja nie przeliczałam, mogłem, więc może być różnie. Gdzie mogło być tak, że... Ale ani razu mogłeś pod sam koniec gry jeszcze raz przeliczyć, raz chyba przeliczyłam, ale stwierdziłam, że jak już jesteśmy pod koniec gry i ja do tej pory nie policzyłam czegoś, coś jest źle, to w tym momencie to już nie ma znaczenia. To już tak było i gram z tym, co mam. Oczywiście, że tak, bo to w końcu jest przygodowa rozgrywka, tak, żebyście tylko załapali. To działa i to o to chodzi. Podoba mi się też to, że ta plansza jest złożona z takich puzli i te puzzle łączymy tak, jak chcemy. Te tutaj zazębiamy i po prostu one sobie to łączą i tak randomizujemy sobie planszę, a to koło jest przyłączone do zielonej części, tak? Ona się to ładnie obraca, mechanizm się raz montuje i do końca, prawda? Ten mechanizm nie jest, on jest bardzo ułatwiający rozrywkę, bardzo fajny pomysł, wystarczy przestawić i już każdy wie, jaką kartę bierze. Tak? Tak. Bardzo i fajny. Bardzo mi się podoba to, że można te kolory różnie poustawiać, bo one nie zawsze, ale czasami to, w jakiej kolejności są ustawione, może mieć znaczenie, dlatego że czasem nie mamy gotówki, a zależy nam na tym, żeby na przykład kupić konkretnie przede wszystkim niebieską kartę. I to oznacza, że przed tą niebieską musimy uzbierać fundusze, więc pasuje nam ustawienie koła tak, żebyśmy mieli na przykład dwie karty do sprzedania i wtedy już z czystym sumieniem bierzemy niebieskie karty, kupujemy niebieską i jesteśmy szczęśliwi. Tu można trochę się zmużdżyć, jak się chce wyliczać dokładnie, żeby mieć 30, żeby zdobyć maksymalne punkty, albo żeby mieć 20, też 30, żeby mieć maksymalny plądr, siłę plądrowania może. Więc tutaj jest trochę tej zabawy. No ja na przykład zawaliłem te liczenie, bo gdzieś tam... Oczywiście Amelia mi też poprzeszkadzała, więc jakby co? To bardzo dobrze. Zagrałaś bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi mi, bo tutaj nie tylko trzeba patrzeć na siebie, ale też czasami, a raczej na tyle, ile jesteśmy w stanie, patrzeć, co robi przeciwnik, żeby właśnie mu zabrać kartę, na którą on liczy, żeby ją, kurczę, chciał wziąć. Jak zbieram niebieskie i widzisz, że zbieram niebieskie, i została ostatnia niebieska na stole i jest na przykład dwie niebieskie pozostałe, powiedzmy, że zostały niebieska i czerwona. Wiadomo, że ty będziesz mi chciała odrzucić kartę niebieską, chyba że większy zysk będziesz miała z wzięcia innej karty. Tak. Ale mi właśnie trzeba na to zwracać przyszło uwagę. Do głowy, że jeśli chodzi o interakcje, to w tej grze jest tak, że interakcji jest tyle, ile chcemy albo ile potrafimy. Tak.
Bo to od nas zależy, czy patrzymy tylko na siebie i olewamy przeciwnika, zbieramy to, co chcemy, czy pilnujemy, co kto ma, bo dobra, to ja nie zyskam 2 punktów, ale oni 4 nie zyskają. Więc przy 2 osobach zawsze jest to... Jest trochę łatwiej, przy 4 nie, to właśnie nie, jest trudniej. Przy 4, inaczej, przy 4 osobach nie ma szans, żebyś zwracał uwagę na to, komu możesz podebrać, żeby zabrać, żeby było mniej punktów. Chyba, że mamy jakiegoś, widać od razu, lidera i po prostu jemu można podbierać karty. Tak, ale z drugiej strony przy 2 graczach zawsze jak gramy, to zawsze jest to, że mamy tylko siebie, więc wiemy, że możemy spojrzeć, bo jest szansa, że jeżeli zabierzemy przeciwnikowi, to my zdobędziemy na tym więcej punktów, niż gdybyśmy mieli coś sobie dodać. Więc tak, interakcja negatywna jest tylko w podbieraniu kart. Jakakolwiek interakcja to jest właśnie to podbieranie kart, zabieranie. Nie możemy sobie ingerować wzajemnie, więc to by było na tyle. I tylko w fazie B. W sensie w fazie B, gdzie mamy rzeczywiście dobieranie tych kart. Bo tak to i tak zbieramy 2 i wybieramy 1. No dobra, no w pierwszej turze też możesz zdecydować, że jeśli danej karty nie chcesz kupić, to sprzedajesz tę, która przeciwnikowi pasowałaby bardziej. No, ale tak jak mówię, no to jest trochę tak, że jak chcecie tę interakcję... to ją sobie znajdziecie, chociaż tak wiecie, dawkowanie no nie jest zbyt solidne, ale jest interakcja i od was zależy. Szanuję bardzo za bloczek, uwielbiam gry, które w takich szczególnie przypadkach mają bloczek z punktacją. I jest czytelnie opisany. Jest czytelnie opisany, tak jest. Na przykład, jakbym miał teraz jeszcze porównać, dla mnie Hadara jest grą lepszą i ciekawszą niż 7 cudów świata, biorąc pod uwagę nie pojedynek dla 2 osób, tylko 7 cudów świata dla 3 i plus graczy. Dlaczego? Jest jedna rzecz, której naprawdę nie lubiłem, grając w 7 cudów świata. Oczywiście to jest moja osobista opinia. Nie lubiłem tego, że jeżeli gramy chociażby w powyżej 4 osoby, czyli w 5 osób, przepraszam, powyżej 3 osób, gramy przynajmniej w 4 osoby, to jeżeli... Bo tam jest tak, sąsiedzi muszą pilnować sąsiadów. Jeżeli tego nie będą robić, to jest taka opcja, że gracz, który będzie pilnowany, jest w stanie wylecieć z punktami daleko od reszty. Bo tam trzeba naprawdę pilnować sąsiadów. Amelia nie grała, więc nie wie, o co chodzi. Nie, ja grałam w pojedynek i jeśli dajesz mi wybór, to w ogóle mogę się pozbyć pojedynku, zostaje Hadara. Tak myślałem właśnie, tak. Bardzo podobna jest w niektórych aspektach 7 cudów świata z pojedynkiem, pojedynek z tym, ale rzeczywiście dla mnie też wydaje się to ciekawsze. Ale kończąc myśl, tam rzeczywiście, jeżeli nie mieliśmy, tam jest opcja taka, że jeżeli nie mamy bezpośredniego wpływu na to, co zrobi przeciwnik, który jest parzyście od nas oddalony, jeżeli gramy w więcej niż 3 graczy. Czyli jeżeli gramy w 4, to ten, kto siedzi naprzeciwko mnie, kompletnie nie ma wpływu na to, co on będzie zbierał, ponieważ to sąsiedzi go pilnują. Jeżeli sąsiedzi wezmą się na mnie i będą tylko mnie pilnować, a oleją tamtego, no bo ciężko jednocześnie pilnować jednego i drugiego czasem, a czasem się da, czasem nie, no to może wyjść po prostu opcja taka, że no przegrasz, ponieważ jesteś pilnowany świetnie przez sąsiadów, oni ciągle podbierają karty, a tamten ma swawonkę. I tego nie do końca lubiłem w tej grze, ale to jest gra ogólnie lightowa, więc może nie trzeba się przejmować. Ja się jakoś bardzo nie przejmuję, po prostu w to nie gram. Więc wydaje mi się, że pod tym względem Hadara jest ciekawsza, bo to jak mam 5 graczy, to teoretycznie też nie mamy za dużo wpływu na to, co oni robią, ale każdy sobie może sobie tu ładnie, fajnie, symultanicznie grać i jest super. Więc dla mnie to duży plus. I teraz możemy jeszcze przejść do wypraski, która jest niesamowita. Bardzo mi się podoba wypraska w tej grze. Szczególnie żeberka. Nie wiem, na karty. Czy jest niesamowita, ale jest przemyślana, jest prosta, wszystko ma swoje miejsce. Jest super, właśnie o to chodzi. Tak być powinno. Jeśli już ma być wypraska, która ma kształt inny niż wrzuć i zamknij, no to proszę bardzo. Tu jest miejsce, to są dodatkowe żetony, których my nie używamy, bo my sobie zawsze pakujemy pakiety dla nas. No bo to i na 5 resztę. Graczy. Tu są monety, tu są dziesiątki, tu są wszystkie karty poukładane tak jak trzeba. Jest jeszcze miejsce, nie wiem czy to miejsce wynika po prostu z produkcji, że no lustrzane odbicie, czy jakiś dodateczek może na horyzoncie, może jakieś karty. Ciężko powiedzieć. Nie pogardziłabym, więc możemy się trzymać tej wersji, że fajnie by było, gdyby. Zostało 5 miejsc, to jeszcze jest 5 miejsc na graczy, więc teoretycznie można sobie po jednej karcie podzielić na żeberka, ale to w sumie bez sensu. No, może po prostu tak w produkcji wyszło, że idealnie wychodzi po prostu myślę, wielkością. Myślę, że to był lepszy plan na produkcję. Tak. No bo tutaj pasuje ładnie to, tu pasują ładnie te elementy, więc po prostu idealnie dodali kolejne i żeberka dodali na wszelki wypadek. Może któreś się urąbie, no nieważne. W każdym razie wygląda to fajnie. Ten element jest ruchomy, ale mimo wszystko jest bardzo fajnie pomyślane, że sobie dodajemy i widzimy dokładnie, w którym miejscu jaka cyfra jest. Z jakiej karty, więc przemyślana i bardzo fajna wypraska. Tak. Monety też są fajne, podzielone kolorystycznie też, miedziaki, srebrzaki, złociaki, więc super.
Nic się nie myli. To też jest ważne, że nie ma tak, że ktoś nagle znajduje u siebie monetę, której chyba nie powinien mieć, powinna być inna. I karty są super czytelne. Ładne obrazki, przede wszystkim czytelne liczby, czytelne punkty, czytelny koszt. Wiemy, która faza i wiemy też, proszę bardzo, jak będziemy sprzedawać, od razu na karcie wiemy, że ona kosztuje 4 monety. Są wszystkie informacje, których potrzebujemy. Tak. Jeśli chodzi o karty te fioletowe, specjalne, no to rzeczywiście trzeba rzucać okiem czasem na instrukcję. Na... Właśnie, a propos instrukcji. Ale to wszystko jest opisane w taki sposób, że nie ma co się przejmować, tutaj, że nie znamy tych kart. Wszystko jest. To jest kolejny atut, jest czytelne tutaj. O, proszę. Wszystko spisane, wszystkie kolory fioletowe, wszystkie symbole na ostatniej stronie. Zresztą to jest też podoba fajne. Mi się też ten podział, że mamy cztery kolory kart, które mają bardzo konkretne funkcje i zawsze wpływają na ten właściwy tor. I mamy te i wszystkie te dodatkowe, dziwne właściwości, jakieś bonusy, one są zawsze w tych fioletowych. Wiadomo, że te podstawowe też mają jakieś tam, czasami jest to na przykład na złote i nie tylko złoty, ale też czerwony, czy tak jak tutaj, ale wiadomo, że jak będę chciała wziąć czerwoną, to na pewno będę mogła sobie przesuwać na torze czerwonym, a te fioletowe to już tak różnie, ale bywają naprawdę świetne bonusy. I to jest fajne, że tych niespodzianek się spodziewamy tylko w jednym. Instrukcja czytelna. Przeczytaliśmy, przyswoiliśmy raz, może zerknęliśmy raz potem jeszcze, żeby przypomnieć sobie zasady, czy utrwalić. Ale to po dłuższym nie gramy, przerwie, to nie jest tak, że po dwóch dniach. Tak, po przerwie faktycznie przejrzeliśmy jeszcze raz instrukcję i wszystko było klarowne i jasne, więc nie mam żadnych zarzutów do instrukcji, fajnie przeredagowana i jakby zasady są też myślę, że proste do wyjaśnienia nawet dla osób, którzy w planszówki nie grają. Tak, to jest jedna z tych rzeczy, o których chciałam powiedzieć, że Hadara ma bardzo proste zasady, wystarczy krótko opowiedzieć i raz pokazać i już w pierwszej erze wszyscy powinni zrozumieć, o co chodzi, co z czego wynika, a jak uzyskać więcej punktów, no to właściwie jak w każdej grze, to trzeba po prostu pograć, widzieć już te zależności i wtedy są wyższe wyniki, ale start jest bardzo przyjemny. Tak. Nie ma tu jakichś niespodzianek, że nie mam pojęcia, co robię, biorę kartę, nie wiem, co przesuwam, co mam liczyć i do czego mi to w ogóle potrzebne. Ja po Amelii widzę, bo ja się obawiałem właśnie, że Hadara jest taka jak Siedem Cudów Świata. Wiedziałem, że pojedynek za bardzo Amelii nie przypadł do gustu, bo tam trzeba rozegrać jednak kilka partii, żeby zobaczyć, jak działają, pamiętać, jak działają karty, jak działają zależności, co brać, bo wiadomo, że wyciągamy po kolei z rządka. I obawiałem się, że tutaj też jej się nie będzie za bardzo podobać, bo mechanizm jest podobny. Ale jednak widzę też, że wkręciła się lepiej, dużo punktów zdobywa. Tak, mnie się Hadara... Jest rzeczywiście dla mnie konkurentem takim, że o Jezus Maria, muszę się skupić, bo ona mi podbiera karty, ona patrzy, co mam tutaj do wzięcia, idzie ładnie w dochód, kurczę, ja muszę ją cały czas gonić. Więc podoba mi się to, że wiesz ona jest co? Taka dość dostępna i przystępna. Wydaje mi się, że zasady Hadary są przynajmniej dla mnie nawet nie tyle przystępne, ile one są intuicyjne. Bardzo łatwo jest zrozumieć, co z czego wynika i jakoś tak, no, samo mi to idzie. Może po prostu gram i to ma sens. Musielibyśmy więcej razy pograć w pojedynek, ale wychodzi na to, według mnie wniosek taki, że o wiele szybciej, tak jak mówisz, przyswoić Hadarę. Po pierwszej czy po pierwszych dwóch rozgrywkach wszystko jest jasne i klarowne, wiadomo, co trzeba zbierać. A przy pojedynku jednak trzeba rozegrać więcej partii, żeby zrozumieć mechanizmy rządzące tą grą. Tak, myślę, że tak. Zresztą nie ciągnie mnie do pojedynku, to żadna tajemnica. Hadara naprawdę mi się podoba. Tak. I podoba mi się też to, że w naszym wypadku ciężko jest wydłużyć tę rozgrywkę, a my naprawdę potrafimy wydłużać do absurdalnych czasów gry, a tutaj idzie sprawnie. Ostatnie rozgrywki to już rzeczywiście były tak w granicach 45 minut, co na nas jest super osiągnięciem. To robisz taką klamrę kompozycyjną, bo od tego zaczęliśmy i na tym też kończymy, ale tak? Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. No dobra, dawaj. Tylko zapomniałam, jak zacząłeś mówić. To jeszcze dodam może, że karty pomocy to też bardzo fajna rzecz. Wiemy, ile kosztują karty w danej erze. Mamy ładne podsumowanie, żebyśmy wiedzieli, nie pominęli żadnej fazy i żadnego elementu fazy. Wszystko pokazane ładnie, czytelnie, przydaje się bardzo fajnie i nawet jak się już rozegrało kilka partii, dalej korzystamy z tego, bo możemy szybko zobaczyć, dochód, kolonia, po pierwsze, to też można liczyć kolorami, bo to wszystko jest ładnie w kolejności. Tak? Tylko, że na przykład w fazie A nie ma żywności, a w drugiej już jest. A ja sobie przypomniałam, co chciałam powiedzieć. Mianowicie bardzo podoba mi się w tej grze to, że po tych iluś tam rozgrywkach, które mamy za sobą, widzę pewne schematy, widzę, jaką ścieżką mogłabym podążać albo jaką chciałabym podążać, ale nie czuję jakiejś przesadnej powtarzalności. Nie czuję, że ja już wszystko wiem, wszystko widziałam i w ogóle
A dobra, no usiądę, jak zwykle pójdę w zielony i w czerwony i będzie dobrze i pewnie wygram. Wystarczy spojrzeć na to, ile jest tych kart. Jeszcze tych tutaj kart jest, tu jest jeszcze 6. O tym nie mówiliśmy. Dla każdej ery jest tych kart sporo, a przy dwóch osobach wyciągamy tylko 4 z danego koloru. Tak, no zobacz, ile jest fioletowych w ogóle. Fioletowy to już mega, jest różnica. Niektórych kart, pomimo iluś tam rozgrywek, nawet nie widzieliśmy prawdopodobnie. Tak, regrywalność tej gry jest naprawdę duża. Jeśli chodzi o kolonie, z każdej wartości jest 5 i znów wyciągamy tylko 2, więc nie mamy bladego pojęcia, co tam będzie. I chyba z tego bierze się to poczucie, że my nie gramy non-stop tego samego. No szczególnie dwie osoby, tak? Startowe wartości losowane też po pierwsze mają różne wartości tutaj, po drugie jeszcze są dwustronne. Tak, strona A i strona B, więc można to też sporo zmienia, bo niektóre pozwalają na przykład na starcie od razu kolonii podbijać, nawet bez inwestowania w czerwony. No to ma znaczenie. Więc dajcie nam znać, co o grze sądzicie, czy zachęciliśmy was do zakupu, czy was zniechęciliśmy, czy gra wam się podobała, graliście, nie podobała. Graliście, nie graliście. Dajcie znaka, my się żegnamy. Dziękujemy wam bardzo za wspólny udział. Miejmy nadzieję, że błędów popełniliśmy mało. Widzimy się w kronikach. Widzimy się w następnym. Noir. Zobaczymy właśnie, co będzie następne, ale wszystko wskazuje na to, że kroniki noir, ponieważ wybraliście tę grę w naszym mini ankietowym głosowaniu na Facebooku i przy okazji jeszcze zachęcamy do tego, żeby tam zerkać, bo czasami pytamy was, jakie z tych dwóch gier chcielibyście zobaczyć bardziej, choć mimo wszystko do czego siadać już, co nagrywać już. Choć mimo wszystko i tak siadamy do tej drugiej gry i tak, bo to nie chodzi o to, co wybieramy, a co odrzucamy, tylko co wybieramy jako pierwsze w kolejności. A to czekaj, jak teasujemy noir, to ja jeszcze tylko powiem, że będzie niespodzianka związana z noir. Dobrze. Nie wiem, czy ktokolwiek dotarł do tego momentu, ale jeśli tak, no to będzie już teraz miał mały teaser. Dzięki serdeczne, wielka piona, trzymajcie się. Cześć! Cześć!